Dzień drugi naszej wędrówki. Jak widać, mamy tu obok sąsiadów bardzo blisko przyszli, w krzaki się wpierdzielili i zachowali się bardzo niekulturalnie w nocy, nie dali ludziom spać. Mniejsza z tym. Śniadanko, owsianka i dzisiaj ruszamy do Lasów Mirachowskich. Zobaczymy grotę, oczywiście jakieś jeziorko. Jak widać, cieplutko i dzisiaj prawdopodobnie ma nie padać i nie burzować, więc mam nadzieję, że prognozy się sprawdzą. Bo wczoraj po prostu mieliśmy dość przez ten deszcz. Dzieciaki się bawią świetnie, jak widać, one są pełne energii. Nie wiem skąd one tę energię czerpią, chyba z tego słońca. W każdym razie za pół godziny ruszamy. Przyjdzie tu autokar po nas, odstawi nas na miejsce i po prostu będziemy wracać z Mirachowa. Także zostańcie i oglądajcie. Jesteśmy w autobusie, jedziemy do Mirachowa. Autobus pełen wesołych ludzi. Przepraszamy. Kolejny dzień wędrówki. Dotarliśmy teraz na miejsce, na przystanek. To Nadleśnictwo Mirachowo. Jest dużo więcej ludzi niż było wczoraj. Młodzież dojechała jeszcze wczoraj, widziałam wieczorem. Także dzisiaj jest fajna dróbka. Słoneczko świeci, oby nie było burzy dzisiaj. Jesteśmy przy grocie Mirachowskiej. Jest to niewielka grota, jak widać tutaj na filmie. Z tego, co nam przewodnik powiedział, w Mechowie są większe groty. To może przy okazji kiedyś wybiorę się, bo też tam jest więcej atrakcji. My ruszamy w kolejne miejsce, gdzieś tam jakiś bunkier mamy zobaczyć. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj jeszcze troszkę ujęć przy grocie. Teraz tak, idziemy na dwie, dzielimy się na dwie grupy. Trasa młodzieżowa idzie innym szlakiem, dłuższym. My jesteśmy na trasie rodzinnej, więc mamy trasę krótszą, więc ruszamy dalszą drogę. Tu obok jest jeszcze jedna taka grota mniejsza. Generalnie było kiedyś ich więcej, one po prostu uległy samozniszczeniu. Wypukują się, kruszą się. Tutaj może służyć za jakieś legowisko dla zwierzątek. Idziemy dalej.
Dobra, to był pierwszy bunkier, który nie ma wyjścia. Jest tutaj takie właśnie okienko. O, dzieciaki się zmieściły. Ja pewnie też bym się zmieściła, ale nie będę się przyciskać, brudzić. Nie wiem, czy to jest jedyny, czy to jest jeszcze więcej takich bunkrów. Z pewnością gdzieś tutaj są ukryte. Ale nie ma tutaj jakichś oznaczeń, także podejrzewam, że to jest ten jeden. I my idziemy teraz dalej. Ale generalnie las jest bardzo piękny i bardzo przyjemnie się dzisiaj idzie, bo nie jest aż tak gorąco. W lesie jest wilgotne. Takie fajne, przyjemne powietrze chłodne. Także jest superancko. I dotarliśmy do kolejnego punktu widokowego i jak tu jest pięknie, spójrzcie na te widoki. Oczywiście na kamera tego nie oddaje, ale widoki niemal z rodem z Bieszczad, naprawdę. Coś pięknego. Kurczę, no mogłabym sobie tutaj chillować, ale jest no bosko. Spójrzcie. Te lasy, tam w oddali jezioro jest czatu. Mega. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter. Słuchajcie, tu jest tak pięknie, ja się czuję, jakbym była w Bieszczadach. Ten las jest przecudowny, naprawdę. Ja Was serdecznie zapraszam tu na Kaszuby, do Lasów Mirachowskich, bo no, naprawdę warto, co Wam mam więcej powiedzieć. Jest tak czadowo, ja takie widoki uwielbiam. To są góry, takie wzniesienia, gęsty las, no coś cudownego. Także zbijajcie do Mirachowa, do Lasów Mirachowskich. Cały czas wędrujemy po Lasach Mirachowskich. Jest pięknie, ale to, co mi się nie podoba, to to, że nasz przewodnik nie wie, którędy iść. Co chwilę sprawdza trasę. Na każdym skrzyżowaniu zastanawia się, w którą stronę mamy iść. Wtedy idziemy w jednym kierunku, za chwilę się cofamy, bo to jednak nie tutaj. Albo czekamy na skrzyżowanie, aż on sobie idzie sprawdzić.
i wraca z powrotem i mówi nam, dobra, jednak idziemy tędy. Widzę takie pomieszane z poplątanym. No szkoda, że nie sprawdzili trasy. Powinni sobie ładnie ją sprawdzić, przejść samemu. I by nie było takiego problemu. Także nam się bardzo przedłuża, ale mimo wszystko jest fajnie, bo jest fajna pogoda. Ja lubię chodzić po lesie, tylko te komary po prostu żrą nas żywcem. Musimy się smarować dosłownie co pół godziny, nie? To jest jakaś masakra dzisiaj z tymi komarami. Tak, no wczoraj to samo było, nie? No drapiemy się cały czas, mam tak nogi podrapane, że po prostu jest jedna wielka masakra. Ale ciśniemy dalej, byle do obozu. Ostatni właściwie chyba kilometr i będziemy za chwilę w obozie, ale oczywiście, a czekajcie, bo auto. Ale oczywiście źle poszliśmy. Mieliśmy zejść inną drogą i zamiast 12 km zrobiło się 14. A to nic, bo i tak się fajnie, przyjemnie szło w tym lesie. Teraz idziemy w pełnym słońcu, ale na szczęście to jest ostatni kawałek, dlatego idziemy teraz szybko do sklepu po zimne piwo i lody. Dźwięki zapatrzone w horyzontu bez. Głowy pęchną wysoko, jak najwyżej zjeść. Cicho potok gada, waży pośród skał. O tym deszczu, co z chmury trochę wody dał. Świerki zapatrzone w horyzontu kres. Głowy pragną wysoko, jak najwyżej znieść. This was my view today. How was yours? Na kolejny dzień dobiegł końca. Jesteśmy po ognisku. Było bardzo miło. Jesteśmy oczywiście cali pogryzieni przez komary. Ale już jest późno, dlatego pójdziemy się spać i musimy odpocząć, bo jutro kolejne kilometry przed nami. Także dobranoc i oglądajcie kolejne odcinki. When you go down, when you go down, down.